Boże, coś wam powiem. Należy skompromitować samego Jezusa, który zniewala, żeby móc wykazać, że religia jest takim bzdurą. Z takiego założenia wychodzi wielu przeciwników, którzy niczym tajni agenci śledzą Jezusa i jego poczynania. Są jak dziennikarze, którzy przepytując jakiegoś polityka, nie chcą usłyszeć, co on ma do powiedzenia, ale czekają na słowa, które będzie można wykorzystać przeciw niemu lub innym. I tak było z faryzeuszami, i tak jest z tymi, których religia i wiara w Boga uwiera jak drzazga. Jezus wobec swoich przeciwników nie stosuje ich metod, ale daje im się wykazać, daje im możliwość poszukiwania prawdy. Gdy z ich strony nie ma żadnego ruchu, wtedy przemawia. I choć w pierwszym momencie jego słowa są jakby o kulturalnym zachowaniu przy stole, to jest to złudne, bo dotyka nie tylko zachowania, ale życia cnotliwego, zwłaszcza cnoty pokory. Jednak co my dziś wiemy o życiu cnotliwym, skoro nie ma rzeczy, której by się człowiek nie dopuścił, żeby osiągnąć swój cel? Przecież owo zajmowanie pierwszych miejsc przy stole nie zaczęło się przy nim, ale dużo wcześniej, przed wejściem na salę, gdzie łokciem i popychaniem dążyło się do bycia szybszym. Bez patrzenia, że są znakomici ode mnie, mający większe zasługi. Można przecież po trupach wyjść na szczyt, lecz będzie to szczyt nieprawości. Papież emeryt Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est napisał, że ta przypowieść odnosi się do postawy człowieka wobec Boga. Ostatnie miejsce może oznaczać stan ludzkości zniszczonej przez grzech, stan, który jedynie wcielenie jednorodzonego Syna może wywyższyć. Właśnie dlatego sam Chrystus przyjął ostatnie miejsce na świecie, krzyż. I właśnie poprzez tę radykalną pokorę odkupił nas i ciągle nam pomaga. Rozumiemy życie jak udział w konkursie, w którym w najkrótszym czasie musimy zgromadzić jak najwięcej rzeczy i zasług. Trawi nas żądza gromadzenia. A przecież życie to coś więcej niż wyścig. Tak uczy nas Jezus, który nieśpiesznie, ale bardzo dokładnie realizuje swoje zadanie. Jego podejście do życia sprawia, że potrafi on zauważyć tych, których my nie dostrzegamy. Słyszy to, czego my nie słyszymy i robi to, czego nam się nawet nie chce. Przyglądając się temu, co faktycznie widzą nasze oczy, to możemy wydać jeden werdykt. Wszystko jest na pokaz. Nawet pokuszę się o dosadniejsze stwierdzenie, że dziś ogarnął ludzkość ekshibicjonizm, gdy przez wywlekanie wszelkich śmieci myślimy, że robimy dobrze. Tylko to działa w przeciwnym kierunku. Każdy z nas ma tyle swoich problemów, że nie chcemy żyć jeszcze problemami innych. Albo właśnie z ciekawością przyglądamy się takim akcjom, że ktoś ma źle, tym samym my nie bierzemy się za pracę nad sobą. Patrząc na Jezusa, na całą akcję przy stole, muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja znam swoje miejsce przed Bogiem. Czy tylko śledzę Jezusa, czy też staram się naśladować Jego działanie? Święta Teresa z Awila mówiła, bez miłości wszystko jest niczym. A mając miłość Boga, dalecy będziemy od kompromitowania Jego, a tym samym nasze działanie będzie dalekie od egoizmu.